Zaporówka, Poraj, Śląsk. Jesteśmy, zajechaliśmy. Przyczepkę już odpiąłem. Ta młoda się ogarnia, robi obiad elegancko. I tutaj właśnie na zaproszenie Rafała przyjechaliśmy i rozkładamy powoli graty. Proszę bardzo. No powoli się. Cześć. Cześć Rafałku, siema. Wreszcie witamy. Się spotykamy. Pozdrawiamy wszystkich. Widzów. Ziemia Częstochowska. Ziemia Częstochowska. Mamy nadzieję, że coś połowimy, tak. Po co zaprosiliśmy tutaj Bartka, żeby, super. Żeby się to jakoś, no tak, super. Ale jak wiadomo, ryby to tylko dodatek, ważniejsza jest integracja i zabawa. Wspólne spędzanie czasu, zabawa, relaks. Zobaczcie, jaka fajna zatoczka tutaj, tak zwana Zatoka Emerytów potocznie nazywana. Ja na razie chcę się rozłożyć na spokojnie i oglądajcie. Ale powiem wam takie coś, że te chłopaki to są jeszcze większe wariaty wędkarskie, jeszcze, oni są bardziej chorzy, słuchajcie. Ja nie wiem, kurde, wreszcie chyba trafił swój na swego. No dobra, rozwijamy się. Trzeba ją jakoś uratować. Zobaczcie tutaj, kaczka niechcący wzięła nadal belsa, czy jak Boże. To się wymawia. Tak. Zarzucona nie wzięła, ty, ona się podczepiła. Chodź malutka. To leżało sobie na przybrzegu. No, a na końcu był żółty dumbbells i chyba do dumbbellsa się... Podleciała, spłoszyła się i się zahaczyła. Za skrzydło zahaczyła. Chodź. Dzika kaczka. O, nie bój się, malutka. Jest. Płyń malutka. Poszła. Powiem, zaczęło się mocno z tą kaczką, nie? Już się rozłożyłem mniej więcej. Jeszcze zanętę muszę zrobić i jedziemy tu. Czyli poczekaj, bo widzowie nie widzieli na początku. Podzieliłem dwie gliny, wsypałem po około kilogramie. Double lim i rozpraszająca. Można zrobić nawet reklamę, to jest Match Pro. Gliny są fajne, bo są czyste i podejrzewam, że niedużo odpadu z nich będzie do drugiego. Tu jest sito, to jest trójeczka. Mam jeszcze drobniejsze. Nie, spokojnie, stary, nie będziemy się tutaj, wiesz, bawili. Zobacz, ona jest wstępnie elegancka, bez kamieni, wszystko. Nie trzeba jej już dowilżać, z tego względu, że nie łowimy na jakimś uciągu, na... Mówię, tu jest około 4 metrów wody. To spokojnie dobije do dna. I teraz to jeszcze nie wszystko. Zaraz przyniosę resztę rzeczy. Ale jazda. Powiem wam, jest niezła jazda tutaj. Jeszcze na takim wędkowaniu w tym roku to nie byłem. Kręceni po uszy, zwłaszcza Rafał. Dobra, mamy całą resztę. Mamy, panowie, całą resztę. Kaster. I tu trzeba podziękować chłopakom z Big Fisha. O, proszę. Za to, że dostaliśmy taki towar. Piękne. Super. Zaraz pokażę fajnie Jokersa. Proszę bardzo. O, panie. O, aż się rusza cały. No właśnie. I tego Jokersa też tutaj dajemy. Żałowali. Nie będziemy. Niech ta ryba to po prostu je. No już jest taki okres, że ona... Ja nie używam żadnych rozpraszaczy, jeżeli... Nie, ja też jeżeli w rękach. To jest towar jest świeży, to naprawdę... Nie ma problemu. Można to zrobić tak. Nie jest to aż tak bardzo bogata ta mieszanka, żeby można to zgnieść. Proszę bardzo. Aż się rusza jeszcze, no rzeczywiście. Tyle tego jest. Bardzo dobry job. Jest w tym. Super. Mamy tutaj taki zaprzyjaźniony sklep. Widzowie chyba znają Arka Pawlaka. I tam jakieś mistrzostwo, w ogóle to przedstawiciel Sensaza. No, między innymi. Lubię bardzo Sensaza, bo jest fajny, ale
nie ganie, broń Boże, żadnej innej zanęty, czy ja uważam, że wszystko jest dobre. Kwestia to tylko podania tego i to jest cała filozofia. Spokojnie, wystarczy ci to na... Ty czekaj, a zanęta? Spokojnie, spokojnie. Aha, to jest dopiero preludium. To jest dopiero ten. Proszę bardzo. Lejka. Angielska seria. Okej. Jest to super rzecz. Ile tego dajesz teraz? Słuchaj, pół opakowania i w zupełności ci to wystarczy na cały ten. Nic do tego już nie będziemy dodawać? Pierwszywka nawet? Ale to jeszcze. Jeszcze. Słuchaj, ja ci tu jeszcze potem dam parę fajnych rzeczy. Woda, oczywiście ja to robię na oko. Ja to robię na oko, nie ten. Znam te zanęty na tyle, że ona ma świetny zapach. Drugą taką zanętą, lake, który lubię, to jest zanęta Piotra Lorenza i to jest World Champion, ona się chyba nazywa. Posłuchaj, bo tu warto zdementować pewien mit. No. Wszyscy myślą, że jak nasypią spożywki dużo, to nałapią. Co nie. O tym sądzisz? Nie. Zanęta jest moim zdaniem potrzebna tylko do tego, żeby zaznaczyć swoją obecność. Ona ma delikatnie zasmużyć, jeżeli trzeba. Ma tam też jakiś zapach. Czyli pobudzić ryby zmysłami, tak? Tak. Ale przede wszystkim... Mają dziubać robaki. Tak, ale całym tym... To jest to, co podajemy jeszcze z tą zanętą, czyli może być jokers, aczkolwiek nie polecam wrzucania jokersa, bo ten jokers w tym zginie. Za pół godziny, jeżeli go wrzucę. Tak, wysuszy się. I mówią, że tylko słona zabija. Ta zanęta jest... No właśnie, jest słona. I dosłownie tej zanęty idzie tylko sam koszyczek. Słuchaj, masz te mrożone robaki? No mam. Dobra. Wziąłem. Bardzo mnie to cieszy. Czekaj, tylko gdzie je dam? Pieczywko dodajemy zawsze już po przetarciu. A co z żywymi robakami? Wziąłem ćwiartkę jeszcze, bardzo miksa. Dobrze. Zostaw je sobie, rzuć je sobie w cień, żeby ci nie padły. Teraz przyniosę coś fajnego. Moment. Dobra. To jest pudełko, znaczy sitko do peletu. To jest sitko do peletu, aha, też aha. Lorenza, każdy widzi, no przecież nie jest to żadna reklama, proszę bardzo. To i płuczesz to w tym. Tak. Dlatego to pudełko się może jeszcze przydać. Zasuwam to sobie pięknie. Po co mam się tam mal... Tym też można wy... Ale powiem ci, patent spoko. Zobacz. Rzeczywiście, widzisz? Tak, widzę. Wytrzęsę całą tą, całą trocinę. Są zdania podzielone, mówią, że trocina po prostu psuje... No po prostu winduje do góry. I że ryba jest potem bardziej... To coś można dodawać zamiast konopi. Teraz tak. Od razu, żeby niech... Ty, a czekaj, a przecieramy? Nie, to jest glina. Aha. Całą resztę robaków po prostu z powrotem ładujemy do... To jest pół kilo? Z tego pół kilo jest? No. To jest z tego pół kilo? No. To ona tak napuchła jakoś, no. Co? To już jest gotowe do nęcenia. Do nęcenia. Tak. A to jest do łowienia. Tak, to jest do łowienia, ale z tym niestety musimy przetrzeć. Jeszcze poczekać. Czyli czekamy te 15 minut, aż no, przejdzie gdzieś tam, tak? Słuchaj, ja powiem tak. No. Zanim zanęcisz, nie? Znaczy tak, zanęta musi mieć czas na to, żeby się dobrze napić. Pewnie. Dobrze jest, kiedy rozrabia się zanętę dzień wcześniej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że jest ta miska, właśnie na nią... No dostałem tutaj na nią, jako w prezencie od firmy Matchpro. Bardzo pozdrawiam. Dobrze. Pozdrawiam w tym momencie Mateusza Sołka, dzięki któremu udało się takie gifty dostać. No i mam taki cały zestaw właśnie, nie? Powiem tak,
szczerze, zanęty do Federa, do klasyka przecierać nie trzeba. Ale z racji tego, że mamy już jesień, proszę bardzo, to jest wszystko. Pięknie, klasa, sama to w jest, sobie. To jest wszystko. Oczywiście czerwone pieczywko fluo. No właśnie, czemu czerwone? Może powiesz też. Dlatego, że moim zdaniem ryba najlepiej widzi tylko czerwony kolor. Przystępuję do wstępnego nęcenia, puszczę parę koszyków. Będziemy łowić w nocy. W nocy ciężko jest coś nagrać. I po nocy dopiero z rana wyciągniemy siatki, pokażemy co połapaliśmy. Z rana do południa będzie normalnie. Relacja z wędkowania jest normalna. Młoda mała konia zahaczonego tak nie tego. Wędziłeś coś wcześniej? No jedną wędką. A co? No bo ja nic. Nie mam o konia, a ty nie masz nic. Jest, słuchajcie, całą noc czekałem, ale jest pierwszy ładny leszek. Rafał w nocy złowił piękne dwa leszki koło 70, a to jest właśnie mój pierwszy. Większe mam, dużo większe. Ale piękna łopateczka. Oj, 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 oj. Dobra. No. Kawał rybska. Dobra, myślę, że będziemy je od razu puszczać. Zaciął się strasznie mocno. Dobra, udało się go odhaczyć. W pięknej kondycji, mam nadzieję, że wróci. Taki, koło 50 paru. Przepiękny. Ale jest, jest piękny, jest. Płyń chłopie, płyń, super, że wziąłeś. Poszedł. Ale... Poszedł dostojnie, odpłynął. Słuchajcie, całą noc męczyłem się, żeby nie ściągać zielska. Na haczyku dużo jest zielska na dnie. Wyczaiłem, jak napinać zestaw i mam nadzieję, że teraz zaczną się fajne ryby. Słuchajcie, na szybko, jest godzina 7 rano. Tego pierwszego leszcza i na razie ostatniego złowiłem koło 6. Jak to teraz wygląda? Wygląda to obecnie w ten sposób, że pół godziny później wziął następny leszcz, jeszcze większy. Czułem go chwilę na kiju, potem po prostu się najzwyczajniej w świecie zerwał. Odprowadził całą tą ławicę leszczy, którą myślę, że nęciłem po prostu całą noc, aby przyszły nad ranem. Ale siedzę, donęcam dalej i mam nadzieję, że wrócą, także czekamy na jakieś znowu ugięcia. Jest branie. Ale czy jest ryba? Ciężko mi powiedzieć. Jest, skaler. Mniejsze już wróciły, może przyjdą z powrotem te większe. Poszedł. Pierwszy kij to jak widzicie klasyk. Ten po lewej to jest klasyk Mikado Ultraviolet. Do 90 gram przy 90 wyrzut. A drugi jest to Robinson Diplomat 360, też do 90, stulingowany szczytówką Browlinga. Oczywiście bez pomocy Rafała, bez tych jego przepisów, tego szkolenia, które widzieliście wcześniej, pewnie nic bym nie ugrał, pewnie siedziałbym o kiju i po prostu zęby w piasek, jak to się mówi, ale dzięki jego uprzejmości i doświadczeniu, jakby szerokiej też wiedzy wędkarskiej, no udało się na pierwszy raz, myślę,
dość dobrze przynajmniej skusić te ryby do wjechania w tą zanętę, w tą właśnie mieszankę akuratnią i pobierania, no bo nie powiem, no cztery brania już miałem. Stałem o godzinie drugiej, a ty już miałeś dwa piękne leszcze. No, udało się je złowić. Udało się je złowić, no bo po prostu ta ryba gdzieś podeszła. Parę brań niewykorzystanych. Potem jak ty się już obudziłeś, po prostu nie chciało mi się już łowić. Następnie jeden ładny leszcz sypięty, jeden wyjęty i... Interesują nas tylko te naprawdę duże. Bo naprawdę... Znaczy się, takie leszcze tutaj to nie jest jakiś... Wyczyn. Jakiś wyczyn. Wow, dwa i naprawdę jest to podnieś. Dobra. Raz i drugi też poszedł. Płyń. Super. Płyń. Także mamy trzy fajne, grube ryby nagrane i walczymy dalej. Zaczyna się znowu. Ty, śniadanie jadłem. Dobrze. Dobra. Oj, oj. Joj, oj. Będzie... Mamy to? No mamy. O, tak. Super, idzie. Tak pracuje Mikado Katsudo Slim. Panowie. Tu mi się szykuje naprawdę... Gruba ryba. Zaraz kolejne zdjęcia. Jak ja się cieszę. Haczyk delikatny, dlatego tak delikatnie go holuję. Idzie na bok. Ale... Kurczę, ale będzie... Będzie chyba... To będzie ta 70. No, może teraz. Panowie, ale myślałem, że tamten... Ło, pokazał się, ładna łopatka, zobaczcie, bo z zielskiem, wiesz? Bo z zielskiem tak. Ciągnęłeś, dlatego. Ten jest największy. Ale łopata, Jezu Chryste. Jest. Ło, ty, no nie mów mi, że on... Dawaj miarkę. Że on masz? Nie waży... Nie ma. Nie masz miarki? Nie mam miarki, ale on nie ma 70. No. Dobra, ale jest... Czad. Jezu Chryste. Kolejny. Dawaj, zmierzymy go. Masz. 60. Kurczę. Niecałe 60, słuchajcie. Ładny, piękny, złoty leszcz. Przepiękna knarybka. Strykaj. Poszedł. O! Piękny, elegancki. Piękny. Dostojnie odpłynął i już. Młoda wstała z rana i teraz zaczęła łowić rybki. Pokażę jaka to. A co to? Haczyk pusty? Jak to się stało? Ładnie pilnowałaś. Nie miałam żadnego. Bardzo ładnie przypilnowana wędka. Nie wiem, przesadziłeś teraz. No. I co? Przesuwa się tak? Przesuwam. No to dobra. Wow, ale elegancki. Ale nie doszło do klipa, tak? No dobra, trudno. Po prostu to mi się zaklątało i musiałam ochrzeć, żeby pewnie mi się trochę zginęło. Dobra, ma być ryba, nie?
A mówiłam, że tak będzie, że pójdziesz i zaraz będzie branie. I to z tego miejsca widzisz. Co ja wtedy wzięłam wcześniej. A widzisz, mogłam też zostać tutaj. Ale delikatne branie. No i co masz? Delikatne, moi drodzy. Nagrywa się? No. Ale masz coś? Jest. Ale duże. Jest ładny, ale idzie. Kurde, nie wiem, czy go wyholuję. No daj, bo dam ci podbierak. Po prostu nie ma ich. O, teraz się. Przykleił się do dna wcześniej, tak powiem ci. Znowu. Jest rybka, jest. Słuchajcie, moi drodzy, nie zasłaniaj mała mi obiektywu. Nie, to widać. Idzie dalej w bok. Kurde, ale w bok. Ale idzie w bok. Weź tą wędeczkę gdzieś na bok. O, rybka, proszę państwa, jaka rybka. Da ci podbierak? Nie wiem, jeszcze go nie widzę. Chyba delfin. Spory, widać już. Co, mały to jest dla was? Nie, dalej? Duży. To jakie wy tu łapiecie, ej? Fajnie, bo dzisiaj parę takich padło. No, ładny. Taki długi masz przypał? Tak? No. I coś się... Jest. I coś się by... Jest. Nie! Dzisiaj żeśmy tu się mieli, wszystkie poszły do wody. No. Popatrzcie, taki leszczyk elegancki. Super, jeszcze raz super. Fajna zaporóweczka. Dzięki jeszcze raz, Rafał. Nie ma za co. Tak. Mogę się odmierzyć. Ładnie. Kurde mole. No i co, mała? A mocne było branie? Weź mnie do nerwy. No bo tam, gdzie ją straciłaś, to w tych dziecku ją straciłaś, moim zdaniem. A drama, A mocno brało? Mocno brało? No tak, giłopę. Słuchajcie, wędkowanie dobiega końca. Złowiliśmy parę fajnych ryb. Powoli się zwijamy. Przed chwilą miałem branie jeszcze na fajrant, ale przegapiłem niestety. Wnioski krótkie i proste. Typowe wędkowanie na zaporówce, na której trzeba czasem uciekać się do metod finezyjnych, łowić na dystansie i spokojnie dozować zanętę. Łącznie z gliną, z Jokersem. Jokersa dzięki uprzejmości Rafała dostaliśmy razem z Casterem. I co więcej, jestem zadowolony z dzisiejszego wędkowania. Było świetnie. Z dzisiejszego, wczorajszego, bo jak wiadomo, przyjechaliśmy na wieczór i jest godzina prawie 12. Będziemy się zwijać. Myślę, że zbiornik jest ciekawy, interesujący i jak każda zaporówka kryje ze sobą pewne sekrety, pewne patenty, pewne niespodzianki też. Na przykład tutaj łatwo jest o karasia, z tego co słyszałem. Łatwo jest o karasia. U nas na przykład na Miotkowie gorzej jest o tego karasia. Łatwiej o leszcza lub karpia. Także w zależności jak woda jest gospodarowana, to wygląda to diametralnie inaczej. Co jeszcze? Test spodni Milo przeszedł dość pozytywnie. To są takie, o, spodnie Milo. Eleganckie, ocieplane. Na zimniejsze te dni lub też noce. Ja akurat pod nockę je wziąłem ze sobą. Zrobiliśmy sobie wycieczkę weekendową i wynieśliśmy na pewno niejedną lekcję dzięki Rafałowi i jego patentom, technikom wędkowania i bądź co bądź na pewno jakimś sekretem.
No dobrze, spokojnie. Dobra, dobra, okej, okay, jest, jest opanowana sytuacja. Dobra, ja ci to tutaj położę. Dziękuję. Nie ma za. Dziękuję, Rafałku, sorry, że tak nerwowo, spokojnie, ale... Spokojnie, spokojnie. Wiesz jak to jest, nie? Jak duża ryba jest. Ojojojo, leszcz! Ty, ale one silne tu są, powiem ci. Bardzo silne. Ty, ale on nie jest taki wielki. Ale nie jest też mały. Poważnie. Dawaj go. Ładnie. Ty, zobacz. Piękny. Piękne zakończenie dnia. Wędkowania. Ale... Już teraz łyknął drugi raz. Ja cię. Ładny, nie? No. Łowiłeś takie? Łowiłem. On nie ma 60, ale jest ładny. 60 będzie miał. Aż złoty. Ale nie ma 63, co? Nie wiem, trzeba było zmierzyć. Może warto zmierzyć. Gdzieś tam jest miarka, no wiesz. I tak ładnie, nie zmienia to fakt. Ty, ale zobacz jaka patelacha. Takie się dzisiaj łowiło. Delikatnie. Nie zaskrzela. Przepiękna ryba. Ty, jaki dziabnięty, patrz. Jezu. Zobacz. Chodź tu. Może wyciągnij miarkę, zobaczymy, bo to jest największy dzisiaj. No nie wiem, gdzie mój jest przynajmniej. Ja pierdzielę. A ty kurde. Ale leszcz. Ale leszcz, moi mili, ale leszcz. Jest, tak? Dawaj, tak piracy oko na razie. Czy będzie rekord mój, czy nie? Nie. Ile jest? 59. Nie ma. Nie. Ale aż prawie. Urósł mi w oczach, urósł mi w oczach. Słuchajcie, zobacz. Stój. Spokojnie, nie pokaleć go. Chcesz tą fotkę zrobić? No pewnie. No masz. Ale jazda. Ale jazda na całego. Dobra, płyń chłopie. Płyń chłopie. No. To szef. O. Tak się łowi ryby i to jest czyste wędkarstwo, słuchajcie, moi mili. Super. Pięknie. Ale ty tak zawsze masz pod koniec, jak się zwijasz. Tak jest. No to co? No to co? To dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. A nie ma tu... za co? Tak razem z Marcinem przedstawili nam elegancką miejscówkę, przewodniczyli tutaj w tym dzisiejszym łowieniu. Złapaliśmy kilka fajnych rybek, myślę, że się fajnie podobało. Rafał, powiedz coś od siebie. No co no, mam nadzieję, że połowimy jeszcze kiedyś razem. Pewnie, że tak, tu zapraszam. Są, tu są o wiele większe ryby. Pozdrawiamy was wszystkich, oglądajcie. Właśnie, o tak, tak. Oglądajcie, bo warto. Pozdrawiamy wszystkich. Tak, zapraszamy tak, was no, do Wrocławia, kurde, pamiętajcie. We Wrocławiu. I tylko czyste, czyste wędkarstwo. I tyle w temacie. Do następnego filmu. Hej! Ale fajnie.